Cześć! Przedstawimy Wam naszą szkołę. To szkoła podstawowa numer 15 w Zabrzu. Nazywamy ją Szkołą pod Lasem. Zobaczcie, jak tutaj jest fajnie. Patronem naszej szkoły jest znany pszczelarz ksiądz Jan Dzierżon. U nas czasem jest całkiem jak w ulu. Uczymy się w przyjaznych salach, dostosowanych do naszych potrzeb. Niektóre z nich są specjalnie wyposażone do określonych przedmiotów. Sala informatyczna. Sala nauk ścisłych. Sala przyrodniczo-geograficzna. Pracownia językowa. Każdy uczeń ma swoją szafkę na potrzebne rzeczy. Dzięki temu nie musimy nosić ciężkich plecaków. Przerwy spędzamy na korytarzach lub na placu szkolnym. Starsi z nas mogą korzystać ze strefy ciszy i szkolnego wi-fi. Na sali gimnastycznej odbywają się ważne rozgrywki i różne zajęcia sportowe. Część zajęć z WF-u odbywa się na kortach, gdzie uczymy się grać w tenisa zimnego. Organizowane są różnorodne uroczystości, zabawy, akcje, przedstawienia, spotkania z gośćmi. Wiele z nich jest efektem pomysłów i zaangażowania dzieci i młodzieży. Na przykład Dzień bez plecaka, akcje charytatywne. Często mamy zajęcia poza szkołą. Są to wyjścia do różnych ciekawych miejsc, na przykład teatru, kina, ogrodu botanicznego, muzeum, a także wyjścia do pobliskiego lasu. Czasami wyjeżdżamy gdzieś dalej. Byliśmy na przykład w Nadzirzanym Zatorze, w Istebnie na Nartach, na szlaku Ogich Gniazd, w Krakowie, w Wieliczce, Kraszyjowie, na Eurowikę. Co roku najmłodsi wyjeżdżają na zielone lekcje nad morze. Poza lekcjami są zajęcia świetlicowe, z których korzystają głównie najmłodsi. Oferują gry, zabawy, zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne, pomoc w odrobinie lekcji, bardzo dużo zabawy na dworze. W szkole odbywają się różne kółka zainteresowań oraz zajęcia wspomagające. Medyczny, szachy, tenis, kółko dziennikarskie redaguje gazetę Pszczółka, SKS, kółko artystyczne, zajęcia wyrównawcze, wycieczki rowerowe, zbiórki harcerskie, zajęcia kulinarne, zajęcia z Genibotem. Smaczne i zdrowe posiłki przygotowuje firma Twoje Zdrówko. Odbywają się także zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne. Lekcje tańca. Happy Feet. Angielski omnibus. Aikido, Wschodnioeuropejska Federacja Yoshinkan Aikido. Roll.
rolki dla dzieci i dorosłych. For Skater. Basen i tenis, Akademia Tenisowa Zabrze. Joga dla dorosłych. Chodzimy do pierwszej B. Najbardziej lubimy się bawić na placu zabaw i ćwiczyć na sali. Kilka ciepłych słów o naszej szkole zgodzili się powiedzieć nasi absolwenci. Posłuchajcie. Myślę, że najbardziej wyróżnia moją byłą szkołę to, iż nigdy nie przychodziłeś tam smutnym. Zawsze ktoś pomógł i poprawił twój dzień. W szkole panuje niepowtarzalna atmosfera. Jest ona na tyle małą, przytulną szkołą o rodzinnej atmosferze, że wszystkich znam i traktuję to miejsce jak nasz drugi dom, do którego bardzo chętnie przychodzimy, nawet po jej zakończeniu. Obecnie jest mi niezmiernie miło patrzeć, jak w niesamowicie szybkim tempie rozwija się nasza piętnastka. Słuchać samych superlatyw, jakie opowiada mi moja młodsza siostra Natalia, na pewno bardziej znana wśród osób obecnie uczących się w naszej szkole pod lasem. Dziękuję wszystkim wychowawcom, dziękuję pani Krysi, dziękuję pani dyrektor Kasperek. W dużym stopniu to dzięki wam jestem kim jestem i mam co wspominać. I tego też życzę najmłodszym. Cieszcie się tym, gdzie jesteście. Lepiej trafić nie mogliście. Pozdrawiam. Cześć, mam na imię Ola i jestem absolwentką tej szkoły. Za co kocham piętnastkę? Przede wszystkim cudowna atmosfera. Gwarantuję, że otaczać was będą sami pozytywni, uśmiechnięci ludzie. To szkoła, w której nie ma miejsca na nudę. Idealna przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz naukę w najlepszy dla was sposób. A jeśli już przy nauce jesteśmy, to dzięki ogromnej dawce wiedzy, jaką przekazali mi piętnastkowi nauczyciele, jestem teraz w swoim wymarzonym liceum. Także myślę, że jest warto, a szkoła z marzeń wydaje się nierealna, a jednak istnieje i znajduje się pod lasem. Zapraszam! Thank you.